Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Green Groove, a teraz taka szybka akcja, bo coś mi tutaj buczy. Robimy skrzynię endu, troszeczkę żarełka, dobra, tarcza w sumie też się przyda. I lecimy na eksplorację. Teraz tak, szybkie info, takie bardzo szybkie. Gram na Crystal Launcherze. Mi nie uderzysz, nie? Bo okazało się, że nie mogę uruchomić Minecrafta. Klikam ikonę oryginalnego Minecrafta i on się po prostu nie uruchamia. I nie wiem, co jest nie halo. No ale jakby no... Trzeba sobie z tym jakoś radzić. Więc sobie poradziłem z tym tak, że po prostu gram na pirackim Minecrafcie. Plan na dziś, jak widzicie, mapa nam się troszeczkę tutaj też zepsuła, ale plan na dziś jest taki, żeby wyruszyć właśnie gdzieś w tę stronę. Właśnie gdzieś w tamtą, o. I postarać się poszukać... jejku, jak to się nazywa? Porzeczki? Ten tak krzaczek, który kuje. To jest najwydajniejsza ochrona, jaka tylko może być w Minecraft. Bo moby nie wchodzą w to, bo boją się, że zostaną damage. I w bardzo łatwy sposób, nie szpecąc zbytnio terenu wokół, można sobie zabezpieczyć chałupę właśnie tymi bloczkami. Troszeczkę boli mi to, że ta minimapa nie jest ogarnięta. Chociaż wiem, że tutaj była jedna wioska, tu kawałek dalej była kolejna. Tutaj też była jakaś wioska, w której w ostatnim czy przedostatnim odcinku byliśmy. O, tu widzę, kolejna jest wioska. No generalnie tych wiosek jest całkiem sporo. W dość niedalekiej odległości. A nie, stop. Tu jest ta wioska, w której byliśmy w odcinku. Więc tu się jeszcze kolejna zrobiła i jeszcze kolejna tutaj. Aha, no pięknie. A tutaj są te łebki, których jeszcze w sumie nie chcemy atakować. Ej, ale tu jest zima, tu jest biom zimowy i w sumie źle to rozegrałem, bo było trzeba pojechać na południe. No ale dobra, jak już jesteśmy w tą stronę, to jesteśmy w tą stronę. To jest. Minecrafta nie słyszę. Dobra, słychać Minecrafta. Przestraszyłem się, że coś nie działa. No to jak już mówię, jak już w tę stronę pojechaliśmy, no to trudno, to już pojedziemy w tą do końca. Dobra, jesteśmy tutaj. Także mówię, najbardziej zależy mi na tym krzaczku, no ale nie obraziłbym się w sumie też, gdybym miał jakieś inne rodzaje drzew, bo jeśli się nie mylę, mam tych rodzajów drzew 4. Brakuje mi jeszcze do pełni szczęścia świerk i dżungla, więc jakby nie ma tragedii. Czy ja dobrze widzę, że tutaj zrespił nam się ten śmieszny biom, a obok niego jest ta śmieszna wioska? Ja pierdykam. Generalnie seed to data mojego urodzenia, czyli 0808-1996. I powiem wam, że... Ej, ja mam... Aha, ja mam szpadel z sliktaczem, tak? No ładne rzeczy. I generalnie to tutaj się dzieją bardzo dobre rzeczy, bo po lewej stronie mamy ten biom z... W sumie nie wiem, co to jest za materiał, ale spoko. Tu dalej mamy pustynię, ale może przeeksplorujemy po prostu wioskę, bo jest całkiem sporych rozmiarów. Chociaż, czy to warto? W tych wioskach to i tak nic specjalnego w sumie nie ma. No, olejemy tą wioskę. Zobaczymy ten biom. To mi się wydaje, to nie jest do końca chyba beton, ani cement. To się inaczej ten materiał nazywa. Glint. No to nie była kiedyś farbowana glina, czy coś takiego? Czy to jest w ogóle... Tak, to jest piasek. No dobra, a to co to jest? Terrakota. A terrakota, jeżeli się nie mylę, to się robiło z... Ej. Powiem... Ej, stop. To nie, czy terrakoty nie robiło się z przepalanej gliny? Tak, to wszystko jest terrakota. I to generalnie mamy spoko sprawę na... fajne bloki, fajne kolory bloków tak naprawdę, bo mamy prawie wszystkie. No i... Jejku, ten teren jest przeogromny.
Wow. Za chwilę sobie to zrobimy szybki postój, jak się tylko ciemno zrobi. No i co? I się pomyśli, co dalej. Ja generalnie pewnie to jakieś cięcia będę robił, chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo najczęściej moje montowanie wygląda tak, że odpalam Vegasa albo Camtasia. Zależy, czy jest dużo obawiania się w montowanie, czy nie. Ale najczęściej jest to Camtasia, bo za dużo nie montuję. Wpieprzam audio, wpieprzam wideo, sprawdzam tylko głośność, czy się nie rozjeżdża i jazda. Generalnie słabo z tym terenem tutaj widzę, bo on się bardzo tutaj rozjechał, ten teren nam. Dobra, i ja myślę, że w tym momencie możemy już postawić łóżko i walnąć się spać. Właśnie! Przez to, że zmieniłem launcher, zresetowały mi się też achievementy. I gdy tylko zrobię sobie workbench, to na pewno wyskoczy mi achievement, że zrobiłem sobie, no właśnie, workbencha. Więc nie dziwcie się, nic tu się nie stało, niczego nie kombinuję, niczego nie zrobiłem. To w zasadzie wina Minecrafta, którego nie mogę odpalić. Może ktoś z was też miał taki problem, bo to, no, klikam ikonkę, jest tam, że aktualizowanie czy sprawdzanie aktualizacji launchera i nic się nie włącza. Konta mi nie ukradli, bo mogę zalogować się na stronie, więc totalnie nie mam, nie mam pojęcia, co się stało. Jeżeli chodzi też o podróżowanie w Minecraft, to generalnie niegłupim pomysłem jest podróżowanie przez Nether. Ja mam taki swój serwer dla znajomych i tam właśnie pogrywamy sobie troszeczkę. I Kaskader ostatnio wybył na jakąś tam podróż i był 5 czy 6 tysięcy kratek od naszego siedliska. I generalnie zajęło mu to niewiele czasu, bo 8 kratek... Inaczej, jedna kratka w Netherze to 8 kratek w normalnym świecie. 1000 kratek to nie jest dużo, więc jeżeli on zrobiłby nawet te 1000 kratek w Netherze, to 8000 kratek w normalnym świecie. Tak po prostu. Więc no... Spoko. Co to jest? Czemu to jest... Wait, what? Wait, what? Okej. Name tag. Ojejku, koniku, nazwiemy ciebie. Pięknie. Wow, nie wiedziałem, że tu się takie rzeczy mogą respić w ogóle. No, zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Koniku, na pomarańczowym traf i skacz. No powiem wam, że nie spotkałem czegoś takiego nigdy. W sensie, znaczy, ten biom tak, ale żeby na tym biomie jeszcze się kopalnie zrespiły? Czy to jest sama pustynia? My chyba będziemy musieli sobie gdzieś tutaj w lewo może nawrócić powoli. Bo nie podoba mi się to, że chodzę i nie ma tutaj nic. A co jeśli się zgubię? Co jeżeli nie wrócę do domu? Co jeżeli będę musiał zbudować drugi domek? Wszystko po krótkiej przerwie. Nie no, żartuję. W sumie, mogłaby się tutaj zrespić na tej pustyni kolejna świątynia. Nie przejdziemy. No, nie przejdziemy tak łatwo, musimy iść tutaj. O, ale widzę, że tu się respi normalny teren. No to spoko, to pustynia się nam kończy. Nie ma tego złego. W ogóle delikatnie jeszcze katar mnie męczy, a mamy dzisiaj czwartek, jak ja to nagrywam. No dobra, to teraz takie pytanie za 100 punktów, nie? Gdzie jest kurde koń? Czekajcie. Czegoś nie rozumiem. Koń! O mój Boże! Nastraszyłeś mnie, kochany. Ja pierdykam. Co za kuń? Czaicie to? Czaicie tego konia, co on zrobił? Zrobił mnie w bambuko. Aha, dobra, wiem, co to jest. Ej, właśnie, a może... Może zgarniemy to? Ja mam wydajność pod wodą, więc raczej szybko się ogarnę z tym. Hyc. Płyniemy tam. To jest w ogóle ten domek tych umorloków, że tak powiem brzydko. Więc tam może być mapa skarbów, a najczęściej jest tam serce oceanu, tak dalej, bla 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 bla. Ja mam wydajność pod wodą, a nie oddychanie. Cholera.
ale widzę, że ich nie ma w domu. Wędka z klątwą znikania. No to nic, ta klątwa znikania to mnie na tej wędce jakoś specjalnie nie... no nie boli. Bo klątwa znikania polega na tym, że jak umrę, to nie odzyskam itemów. Ale wiecie, że to jest hardcore i klątwa znikania na hardkorze to raczej tak, no... No wiecie, no może nie działać, bo myślę, że to wszystkie itemy mają klątwę znikania razem ze światem. Mam na myśli po śmierci oczywiście. Napiłem się ciepłej herbatki. Dobra, ale dobra. Dobra, ale dobra. Generalnie spoko, powiem wam, że wędka się przyda. Czy to jest kolejna wioska NPC? No dobrze. Pójdę tam, może kowadło będą mieli. To dam imię mojemu konikowi. Właśnie, mam ekstra pomysła. Dam mu imię, ale wy je potem zmienicie. W sensie w komentarzu mi napiszecie, jak koń ma mieć na imię. Bo no ja jestem niecierpliwy i nie publikuję odcinków zbytnio regularnie. Ale jak mi powiecie, że koń ma się nazywać Przemysław, to tam za 2-3 odcinki jego w końcu nazwę Przemysław. Krosno nie miałem, krosno zgarnę. Wow, oni mają w ogóle tutaj z terakoty te rzeczy porobione. To nie wiadomo w sumie czym to brać. Ale czy ja potrzebuję tego zboża, tego siana aż tyle? Właśnie, stop. To jest snop siana, a to jest pszenica. Wiecie, że siano to nie jest zboż. Znaczy... Myślę, że... Minecraft się zgubi. Dzwon wziąłem, to wziąłem. Ta wioska jest taka... Stop! To nie jest nawet wioska do końca. To jest taki... Takie... Nie wiadomo co. Jest to. O, ja chciałem sobie z tego zrobić coś takiego. No dobra. No tu nic więcej nie wyczaruję. Ender chest wziąłem, bo... spodziewam się, że ta wyprawa będzie długa. Może niekoniecznie wszystko będzie na odcinku. Ale... jeżeli... znaczy ja pewnie zakończę odcinek po normalnym tam czasie. Jakimś, nie wiem, 20 minut czy coś takiego. Ale... sam sobie poza nagrywką po prostu będę tutaj zwiedzał, jeżeli czegoś nie znajdę. I obawiam się, że ekwipunek po prostu, który będę miał, nie będzie do końca wystarczający. W ogóle widzę, że mam kilo z jedwabnym dotykiem. Teraz tak patrzę, więc ten Ender Chest zostanie przeze mnie podniesiony normalnie, bez żadnego problemu. Gdzie jest w ogóle nasz domek? W którą stronę? Czy ja w ogóle zrobiłem waypoint? Wow, ja czy generalnie widzę, że to jest daleko. Bardzo, i dlatego te waypointy się nie pokazują. Wow. Boję się. Ale no, na sawanie to my raczej nie będziemy mieli tych krzaczków kujących. Te krzaczki są najczęściej na tajdze. Zarówno tej ośnieżonej i tej nieośnieżonej. Więc no myślę, że tu może być problem ze znalezieniem tego krzaczka w tym miejscu, gdzie my teraz jesteśmy. Znowu się popsułeś. Dobra, tego nie chcę, to jakieś badziewie. O matko, w tej tajdze teraz. Wybaczcie mi, no naprawdę, jeszcze mnie męczy to choróbsko. Ponad tydzień na zwolnieniu jestem. I nic nie wyzdrowiałem. Chociaż jak wy to oglądacie, to ja już na pewno jestem zdrowy. Bo dzisiaj mamy, w sumie nie wiem który, ale jak dzisiaj to nagrywam, to wczoraj opublikowałem odcinek z eksploracją przy wiosce. To był bodajże trzeci odcinek. Więc... Ej, mamy śnieg. Jest dobrze. Więc jakby no... statystycznie rzecz biorąc, ujmując, to ten odcinek powinien się pojawić. Czekajcie, aż spojrzę w kalendarz. Gdzieś tak 25, 6? Jeżeli w ogóle dobrze kombinuję sobie w głowie wszystko, a to może być problem mały. Jest tajga! Czyli jest bardzo dobrze. I od razu tą sadzonkę sobie zgarniemy też. Czemu ta tajga taka wysoka jest? Shocking. Sorka, sorka. Pewnie tak tego nie wyedytuję, będziecie mieli... takie coś na nagraniu.
Nie, nie ma za co. Jak jedzie, to już w ogóle jest miło. Jak mogę wam uprzedzić jedzonko, to... to spoko. Tutaj... Powiem wam, że te konie to są po prostu mistrzowskie, nie? Zobaczcie. Wow! Wow! Robi to wrażenie, muszę mu przyznać. Ale my się zajmiemy teraz tym drzewkiem, bo nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że świerku nie miałem. Czemu w ogóle... O, mam te kijowe... Mam kijowe włączone te detale. Okej. No pięknie, panie Albercie, pan to zawsze jak pan to przemyśli, to nikt tak nie przemyśli, jak pan to przemyśli. Dobra, sadzonki już lecą, czyli jest dobrze. Już jedna w sumie jest, to na razie wystarczy. To teraz tutaj będzie trzeba się rozejrzeć za tym krzaczkiem, te krzaczki są naprawdę małe. Gdzie jest kuń? Ej, gdzie jest kuń? Dobra, to nie jest kurde śmieszne, nie? Mnie to w ogóle nie bawi jakoś specjalnie. Dobra, szybkie spanko. Ten Minecraft to jakiś pobugowany jest na tym launcherze. Dobra, szybki relog. Coś jest nie tak. Te konia nie... O, jest koń. Dobra. No dobra, już się robi noc, przecież widzę. Robi się noc. Ostatnio oglądałem z Moniką film, który nazywa się Rrrr. On jest z 2003 czy 2004 roku. I tam gościu biegał z pochodnią właśnie nocą. Znaczy jak się ściemniało i mówi, ściemnia się, albo idzie noc. I do każdego tak mówi, ciemno, zbliża się noc, a wszyscy mu odpowiadają, zamknij się, zamknij się. No, taka ciekawostka ze świata Minecraft. Dobra, zbierzemy jeszcze tutaj tą sadzonkę. I właśnie, kto ma szczęście, to czy jest szansa na patyczki? Na sadzonki jest szansa większa. Może nie. Dobra, czemu ja w ogóle to wyrzuciłem? Czarna wełna, na chuj mi czarna... Znaczy, przepraszam, po co mi czarna wełna? Dobra, to sobie tutaj przełożymy. Koń, gdzie jest koń? No znowu zniknął mi koń. Nie no, tam jest koń, dobra. Nie no, ten koń to mnie czasami przeraża po prostu. Dobra, jedziemy koniu w tym... W tym lesie, lasku. Generalnie szkoda, że kości nie wziąłem. To by było też miłe. Bo wtedy miałbym możliwość zaadoptowania sobie pieska. Ale obawiam się, że to może nie być tego krzaczka. Ten krzaczek się tak słabo respi, nie? Ajajajajaj. Ale tajga jest w tą stronę jeszcze, tak? Nie, w tamtą. To jest już końcówka na górce. No to nie fajnie. Jak tutaj krzaczka nie ma, to będzie mi przykro. Jeden tylko chcę, to już się rozmnoży. Nie no, po co? Po co? Ja nie potrzebuję. Ej, tam jest jeszcze tajga. Dobra, lecimy. O mój Boże! Prawie spadłem. Cóż, ja was chyba nie będę teraz tutaj męczył. Ała, ja was chyba nie będę męczył, bo widzę, że już się zbliża 20 minut nagrywki, plus intro, tak dalej, monetyzacja, taka sytuacja i myślę, że możemy się pożegnać jakoś tak ładnie. Tam na po... Czy to są lamy? Ja jakoś mam wstręt do tych lam w Minecrafcie, nie? Dobra. Koniku, dasz radę, nie utopisz mnie. Kurde, utopiłeś mnie. Dasz radę.
Okej. Okay. Tobie się HP zregeneruje, czy ja ci muszę siano dać? To jest w ogóle dobre pytanie. On zjadł to siano! Ej! Kurde, dobry jest. Dobry ten koń. W pieprzu cały blok siana. Kosztowało mi to 9 siana. Znaczy nie mnie, tylko tamtą wioskę, którą ograbiłem z tego siana. Ale jednak. Czy my tutaj coś mamy? Nie. Ale powiem wam, że ten biom to robi raczej wrażenie. Tam jest sawanna. Wow. Ale tego, czego chcę, to tutaj nie ma. Bagno. Tam możemy na slajmy zapolować. To też nie jest głupie. A teraz co? Ja się z wami pożegnam. Czekajcie. Tak i tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.